Hej, cześć! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ja mam na imię Mateusz. Dzisiejszy film będzie o pięciu najlepszych mokrych karmach dla psa. Dodam tylko, że kolejność jest tutaj zupełnie przypadkowa. Roko Classic. Za rozwojem marki Roko stoi poszukiwanie karmy, która spełniłaby wszystkie potrzeby psów mięsożerców. Receptura, która z jednej strony zawiera dużo świeżego mięsa, a z drugiej strony Obywa się bez zbędnych dodatków, koncepcja, której jasność okazała się wielką siłą. Dziś, ponad 10 lat później, roko jest ulubionym mięsnym posiłkiem tysięcy psów. To zasada przewodnia, nie zmieniła się z biegiem czasu. Roko to 100% świeżych składników z dużą zawartością czystego mięsa i podrobów. Dzięki delikatnemu przygotowaniu, wysoka jakość jest jednocześnie prawdziwą ucztą dla psiego podniebienia. Mocny smak mięsa i naturalna mięsistość zostają zachowane. Podobnie jak przez wszystkie wartościowe składniki odżywcze. Rinti. Psy są z natury mięsożercami. Oprócz mięsa z mięśni, oryginalne mięso drapieżne zawiera również podroby bogate w witaminy i minerały mięsne, które są niezbędne. Rinti jest bogate w naturalne kawałki mięsa, a cała karma pełnoporcjowa jest uzupełniona witaminami i minerałami w zrównoważonych porcjach. Psy nie jedzą zboża. Psy nie potrzebują zboża. Trawienie psa odbywa się głównie w żołądku i jelicie cienkim. Wysoka zawartość zbóż i zawarte w nich węglowodany są trawione głównie w jelicie grubym psa. Węglowodany nie są również wykorzystywane jako źródło energii. Pies może również czerpać kalorie z tłuszczów i białek zawartych w mięsie. Dlatego rinti jest produkowany w większości odmian bezwęglowodanów, bezbożowe lub bezglutenowe, i ma wysoką zawartość mięsa. Jeśli występuje jakiekolwiek zboże, na przykład ryż, jest to wyraźnie zaznaczone w deklaracji. Karmienie mokrymi pokarmami wspomaga wchłanianie płynów, ponieważ pokarm mięsny ma wilgotność zbliżoną do oryginalnego mięsa ofiary około 70%. Karnilow. Recepturę karmy Karnilow opracowano z uwzględnieniem naturalnego pochodzenia psów. Szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych mięs pochodzenia dzikiego od zwierząt, takich jak renifer, kaczka, barżant, indyk, jagnie, dzik i łosoś, odpowiada składowi naturalnemu pokarmu i zapewnia spożycie ważnych aminokwasów. Owoce leśne, warzywa i zioła są naturalnym źródłem ważnych witamin, przeciwutleniaczy i innych niezbędnych składników odżywczych. Animonda. Założona w 1991 roku Animonda jest częścią północno-niemieckiej firmy z branży spożywczej, która powstała już w 1913 roku i jest mocno zakorzeniona w niemieckim przemyśle żywieniowym. Tradycja dbania o najwyższą jakość i standardy to jedna z podstawowych zasad firm. Cechy charakterystyczne karm Animondy to: produkowane zawsze z uwzględnieniem wyników najnowszych badań naukowych, zupełny brak sztucznych dodatków. Składniki zawarte w karmie opisywane są w sposób dokładny i zrozumiały. Czerpiemy z doświadczenia zarówno ekspertów hodowli, jak i właścicieli zwierząt, aby spełniać oczekiwania wszystkich. Belkando. Dzięki użyciu specjalnych, wysokiej jakości składników, staliśmy się wyjątkowi w stosunku do innych dostawców, w tym tych największych. Jako firma trwale związana z regionem Münsterland, używamy lokalnych surowców pochodzących od małych lub średnich dostawców. Często mają one znacznie wyższą jakość nad tymi dostępnymi na poziomie międzynarodowym w świecie. Mięso jest na pierwszym miejscu. Dzięki samodzielnemu przygotowaniu mięsa mamy pewność co do jego najlepszej jakości. Muzyka